Wczoraj zgłębialiśmy tę prawdę, że wiara jest naszym osobowym przyjęciem do Boga i przyjęciem całej prawdy, jaką On objawił. Wierzyć to ufać Słowu Boga, ale mogę ufać tylko komuś, o kim wiem, że mnie kocha, że pragnie mojego dobra. I dlatego tak bardzo ważny jest obraz Boga, jaki nosimy w naszych sercach. Kim jesteś, Boże? To jest pytanie fundamentalne, pierwsze i rozstrzygające. Kim jesteś, Boże? I dlatego trzeba sobie odpowiedzieć, jaki jest mój obraz Boga, który noszę we własnym sercu, który się we mnie ukształtował. Życie smutne, pełne lęku, często jest powodowane fałszywym obrazem Boga. Przyczyn tej deformacji może być wiele. Może to być fałszywy przekaz wiary, albo też i życie wierzących, które nie odpowiada doktrynie, deklarowanym słowom i później ktoś z zewnątrz patrząc powie, no tak, ten pięknie mówi i się modli, ale wcale tak nie żyje, jak się modli i jak mówi. Jaki zatem jest Twój obraz Boga? Wielu ludzi nosi w sobie niczym niekontrolowany, nieskontrolowany, fałszywy obraz Boga i często walczą z Bogiem, którego tak naprawdę nie ma. Z Jego fałszywym obrazem. Voltaire, francuski pisarz i filozof doby oświecenia, pisał, że Bóg stworzył człowieka na swój obraz, a człowiek odwdzięczył się znamieniu swoim. Stworzył sobie Boga na swój obraz, pysznego, chciwego, pełnego żądz. I jak zauważy inny filozof francuski, Jacques Maritain, taka idea niewrażliwego Boga, Boga stworzonego na obraz ludzki, rozwściecza ludzi. Z takim Bogiem nikt nie chce mieć do czynienia. Dlatego tak wielu siostry i bracia odwraca się do Boga, bo noszą w swoim sercu Jego fałszywy obraz. Przypomnijmy sobie Księgę Rodzaju i szatana, który kusi Ewę i fałszuje przed nią obraz Boga. Mówi, tak, Bóg nie pozwolił wam zerwać z tego jednego drzewa, bo wie, że jak zerwiecie ten owoc, to będziecie jak on. Czyli już zasiewa kłamstwo, już sprawia, że w człowieku zaczynają się rodzić jakieś podejrzenia. Podejrzenia Boga o nieszczere intencje, o manipulacje. A przecież gdyby Bóg nie dał człowiekowi wyboru, gdyby nie było tego symbolicznego drzewa poznania dobra i zła, co do którego Bóg powiedział, nie zrywaj, bo umrzesz? Gdyby tego nie było, to gdzie by było miejsce na wolność? Jeśli nie mieliby możliwości wyboru. Często my tak odbieramy przykazania jako zakazy. No, taka jest troszkę ich forma. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Nie będzie, cały czas nie, nie, nie. Myślę, że ta forma była też taka, ponieważ Bóg dał dekalog Izraelitom. Wybrał ich nie dlatego, że byli najlepszym narodem, ale jeden z najgorszych, ciągle im coś nie pasowało. Wyprowadził ich z niewoli egipskiej, czynił wielkie cuda. Roztopienie się Morza Czerwonego. A oni zaraz znowu narzekali, znowu im czegoś było nie tak.
No więc powiedział konkretnie przez Mojżesza: nie będziesz zabijał, nie będziesz kradł, nie będziesz cudzołożył. Konkrety. Jeśli Pan Bóg by powiedział tak: moi kochani, szanujcie swoje życie, szanujcie życie drugiego człowieka, dbajcie o czystość swoich czynów i myśli i tak dalej. Gdyby w takiej formie powiedział do Izraelitów, to Izraelici by powiedzieli pewnie: to co to za Bóg? Co to za mocny Bóg? Więc Bóg musiał konkretnie walnąć. Nie będzie zabijał. I to Izraelita rozumiał. Ale przypomnijmy sobie, że na początku przykazań jest wstęp. Ja jest Pan Bóg Twój, który Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Jeżeli masz w sercu ten właściwy obraz Boga, jeżeli Twój Bóg jest dla Ciebie tym, który daje Ci wolność i szczęście, to wszystkie przykazania będą tylko konsekwencją, będą czymś naturalnym, zrozumiałym. Nie będą ciężarem. Aby obraz Boga był prawdziwy, trzeba nam schodzić do źródła. Tym źródłem jest objawienie. Słowo Boże. I najpierw Bóg objawia się jako Stwórca, jako Pan. Wreszcie jako Ojciec, człowiek pierwotny, często zwracał się, szukał kontaktu z istotą boską i właśnie często zwracał się do istoty najwyższej, jako do Ojca, bo Ojciec to bliskość, to troska, to dobroć. Ale w Starym Testamencie nikt nie dopuścił, że Bóg jest dosłownie naszym Ojcem. To znaczy, że mamy udział w Jego boskiej naturze. Wreszcie przychodzi na świat Syn Boży, Chrystus. I w Jezusie odkrywamy prawdziwe, pełne oblicze Boga Ojca. Jezus mówi: kto mnie zobaczył, zobaczył i Ojca. W tym wszystkim, co nasz Pan czynił, mówił, jest odbicie Boga. I dwa znaki tego Bożego oblicza, które odnajdujemy w Chrystusie: żłóbek i Golgota. Chrystus ubogi, pokorny i całkowicie zależny od człowieka. I wreszcie ostateczne objawienie się Boga mamy w pierwszym liście świętego Jana Apostoła. Trzy słowa: Bóg jest miłością. Jeśli chcesz Go prawdziwie poznać, klęknij przed żłóbkiem. Stań pod krzyżem. Idź przed tabernakulum, padnij też przed człowiekiem w postawie służby. Bo miłość to nie jest przymiot. To nie jest jakiś jeden z aspektów Boga. To jest Jego istota. On jest miłością. On sam. I to miłością najwyższą, absolutną, doskonałą. Święty Jan Maria Wianney w jednym ze swoich kazań głosił: Boski Zbawiciel do ostatniej kropli przelał swą najdroższą krew za nas, chcąc nas oczyścić od nieprawości naszej. Za grzechy pychy ludzkiej nosił na głowie cierniową koronę. Za grzechy popełnione mową, pojonowo żółcią i octem. Grzechy nieczyste zmazał bolesnym biczowaniem. Za nasze grzeszne uczynki przebito Jego ręce i stopy gwoździami, a wreszcie pozwolił przeszyć włócznią swe serce, aby w ten sposób odpokutować za wszystkie winy, które w naszym sercu mają swój początek i źródło. I nie koniec na tym. Miłość Jego dalej się jeszcze posunęła, aby z nami pozostać na zawsze. Uczynił cud wielki, ustanowił sakrament miłości, zostawił nam swe ciało i krew, bo nie chce nas opuścić aż do końca świata. Jaka to miłość niepojęta. Dalej, Zbawiciel otwiera nam niebo, jako nasz pośrednik sam idzie naprzód. Zasiada po prawicy Ojca, zanosi nasze modły do Niego i błaga o przebaczenie i miłosierdzie dla nas.
Tam, bracia, drodzy, czeka na nas, w tym miejscu, gdzie już ludzie nie obrażają swego Stwórcy, lecz go wiecznie miłują. Nigdy nie zastanawialiście się nad tym, jak bardzo Bóg was miłuje. Zatem rozważanie Bożej miłości, tej miłości, która objawiła się w Betlejem, na Golgocie, a teraz objawia się nam na ołtarzu. Już nie w osobie człowieka Jezusa, ale w przedmiocie, w małym kawałku chleba. Popatrzmy, jaka to jest niesłychana redukcja, uniżenie się wielkiego boskiego majestatu. Bóg staje się małym kawałkiem chleba, przedmiotem, który biorę w swoje dłonie i mogę z nim zrobić, co chcę. Przyjąć ze czcią, albo wyrzucić, podeptać. Jak wielką władzę mam nad Bogiem. A On się oddaje nam z miłości. Dziś w psalmie 50 ten psalm opisuje sąd nad Izraelem. Bóg brzydzi się postępowaniem Izraela i stawia mu pytanie: czy myślisz, że jestem do ciebie podobny? I to jest to, co dotyczy naszego obrazu Boga, że my często myślimy tymi ludzkimi kategoriami. Uważamy, że Bóg jest podobny do człowieka, że może się mścić, że może zawieść, okłamać, zmanipulować, zostawić. I Bóg czyni nam dziś ten wyrzut. Czy myślisz, że jestem do ciebie podobny? Popatrz na żółwek i na Golgotę. Popatrz na ten mały kawałek chleba, w którym Bóg się tobie daje. Całkowicie do twojej dyspozycji wspomniany już Jacques Maritain pisał, że Bóg jest tym, kim chce być. A chce być miłością. Zatem kimś, kogo można zranić, a dając człowiekowi wolność, Bóg wystawia się na ryzyko odtrącenia. Taki jest nasz Bóg. Jest miłością. I wszystko trzeba tłumaczyć przez pryzmat tych słów. Bóg jest miłością, więc nawet w tym, co trudne, jest Jego miłość. Jezus do Alicji Lęczewskiej, już wspominanej wczoraj, mówi: życie jest wymianą miłości. Ja dałem wam życie z miłości, ale zależy ono i wasz rozwój od tego, czy odpowiecie na moją miłość i jaka będzie to odpowiedź. A w innym miejscu: wy, dzieci mojej miłości, powołane jesteście do czegoś znacznie doskonalszego niż zajmowanie się troską o własne ciało i jego potrzeby, czy o potrzeby własnego egoizmu. Waszym powołaniem jest życie w miłości i dla miłości, którą ja jestem. Dalej, w Konstytucji Gaudium et Spes Soboru Watykańskiego II takie słowa: człowiek istnieje tylko dlatego, że stworzony przez Boga z miłości jest zawsze z miłości zachowywany i nie żyje w pełnej zgodności z prawdą, jeżeli w sposób wolny nie uzna tej miłości i nie odda się Stworzycielowi. Wiara, zaufanie rodzi się wtedy, gdy wiem, że mam do czynienia z kimś, kto mnie kocha i nie zawiedzie. I Bóg jest tym właśnie, który nas kocha i nas nigdy nie zawiedzie. Wiara bez poznania miłości nie jest pełna. Jest pewnie tylko jakąś zewnętrzną deklaracją. A wewnątrz jest często pełna lęku, bo boję się Boga, w którego wierzę. Tego Boga nie trzeba się bać. Zatem jeśli nie wierzymy w miłość Boga, jeżeli ją w jakikolwiek sposób kwestionujemy, żyjemy w kłamstwie, które zasiewa w sercu naszym szatan. On wykorzystuje wszystkie tragiczne wydarzenia, epidemie, wojny,
by wmówić człowiekowi, że Bóg się odwrócił od ludzkości, a tymczasem to wszystko, co złe, jest owocem naszych ludzkich wyborów, naszych decyzji podejmowanych w wolności. W wolności, którą nam Bóg dał i którą Bóg szanuje. Bóg, który jest wszechmocny, można powiedzieć, staje się bezradny wobec ludzkiej wolności. Wystawia się na odrzucenie, bo kocha. Kocha bez granic. Taki jest nasz Bóg. Bóg, który jest miłością. Żyć w miłości polega na życiu w Bogu. I jeżeli chcemy w sobie rozwijać miłość, tę cnotę Bożej miłości, to trzeba nam padać na kolana, przyjmować sakramenty, rozważać miłość naszego Boga poprzez drogę krzyżową, adorację, medytację Słowa Bożego. Miłość to coś więcej niż uczucie. To postawa woli, która pomaga trwać przy drugiej osobie, nawet gdy jest ciężko, gdy uczucia się wypalają albo są ranione. I gdyby Pan Bóg nas nie kochał, siostry i bracia, pewnie też już dawno z niejednego z nas by zrezygnował. A daje nam każdy kolejny dzień, każdą kolejną szansę. I ufa. I kocha nieustannie. Miłość Boga jest wielka, cierpliwa, łaskawa, jak pisze święty Paweł. I taki jest nasz Bóg, bo On sam jest miłością. Gdy żyjemy tą miłością, stajemy się zdolni do uniżania się. Tak jak zachęca nas dzisiejsza Ewangelia. Największy z was nie będzie sługą waszym. Największy z nas, Chrystus, stał się naszym sługą i uczynił to z miłości. Zadanie na dziś rekolekcyjne. Wczoraj zachęcałem, byśmy w ciągu dnia kierowali akty strzeliste, powierzali się w opiekę Boga, a dziś zapraszam was, byście w ciągu dnia stale wracali w myślach swoich do tego zdania. Bóg jest miłością. I powtarzali je w swoim sercu. Nieustannie. Bo zanim z umysłu to słowo trafi do serca, potrzeba bardzo wiele czasu. Mówi się, że to jest największa odległość na świecie. Z umysłu do serca. Człowiek może wiele rzeczy wiedzieć, ale o wiele trudniej żyć tą treścią. Więc powtarzajmy sobie to dziś nieustannie. I wszystko, co nas spotka dziś, a jeszcze nie wiemy, co nas spotka, przeżywajmy przez pryzmat tego znania. Bóg jest miłością. I nie pozwólmy sobie diabłu